Od takiego pięknego widoku zaczyna się coś, co może mieć różne dla mnie konsekwencje. Mierzyłem się z tym dwukrotnie i dwa razy poległem. Za trzecim podejściem mam nadzieję, że mi się uda ruszyć na obóz taki dla sił specjalnych w biznesie organizowany przez eksoperatorów Gromu. Także to jest coś bardzo mocnego. Z dwoma butelkami wody, to są 3 litry, jak na taką pogodę to jest taki minimum. I czołówki, w sensie mam na myśli latarki, wszystko to spoczywacie na 24 godziny, czyli na całą noc, jutro do południa, dobrze? I taki komplet po prostu miecie sobą. Nie, ja pytam, czy śpimy tu w łóżku, w tym budynku? Tak wygląda moje łóżko, tudzież prycza, ale już się dowiedziałem, że raczej w tym miejscu to nie będę spał. Lecimy w las. Tak, lecimy w las i idziemy spać w teren. Także śpiwór, karimata, kaski, lampki, uprzęże do wspinaczki i ruszamy w góry. Także mieliśmy 15 minut na spakowanie się na 24 godziny w lesie. Piotr Glina! Bardzo mocno pilnujemy tego, żebyście wszyscy spożywali wodę, bo w momencie, kiedy organizm jest chociaż trochę odwodniony, to już dużo gorzej takiej sobie się myśli. A tutaj potrzeba się bardzo skoncentrować, także to nagrywanie mi nie ułatwia, ale obiecałem, że będzie z tego materiał wideo, więc staram się jak mogę. No i pięknie. Wyglądałoby na to, że budujemy obozowisko w lesie. Tak wygląda mój dach. Zaraz tutaj będę rozkładał śpiwory, karimaty i tak dalej. Ja tu już rozpaliłem ognisko, tarp założyłem. Słuchaj. Szósta, pięć. Obóz wstaje. Na pewno od nas nie był to nic z chłopaka. Na pewno nie. Chłopacy nigdy nie chrapią. Jest już dzisiaj 6 rano i w takim obozowisku spaliśmy w lesie, a tutaj jest już polanka piękna i jak wszystko pójdzie dobrze, to może się gdzieś załapiemy na wschód słońca nad miastem. W nocy poznawaliśmy systemy outdoorowe i to, jak zachować się na zewnątrz, natomiast przez dzień szkolili nas z tego, w jaki sposób planować i działać, będąc pod presją czasu. Były to militarne metody działania. To jest ten taki szkolenie takie bazowe, żeby wejść na zespół bojowy. Żyliśmy na przykład z 30 non-stop ze sobą, myśmy mieli po 16-18 godzin w pracy i cały czas byliśmy weryfikowani przez kolegów, nie tylko instruktorów, ale przez kolegów. Każdy pisał ankiety pisał, rozmawiał z instruktorami. No bo o co chodzi? Słuchajcie, no ja z tym gościem później muszę jechać na misję bojową. Jeżeli mi nie pasuje, bo on ukrywa się cały czas, jest na masce, a ja wiem, że on po prostu jest innym człowiekiem, no to teraz sobie wyobraź, dobra, przymknę oko, a za 2 lata pojadę z nim na przykład na robotę, nie wiem, na przykład do Nigerii i on pokaże swoją prawdziwą twarz, bo poczuje się już bezpieczny. No i na przykład coś się stanie, tak, tego powodu. W biznesie trzeba być twardym, nie miękkim, no i w związku z tym trzeba się utwardzać na różne sposoby, a przechodząc dziesiątki różnych szkoleń, które uczyły twardych kompetencji, no to te miękkie kompetencje, żeby dojeżdżać emocjonalnie, dojeżdżać dyscypliną, dojeżdżać takim hartem ducha do zawodników, z którymi siedzi się przy jednym stole negocjacyjnym, to jest hiper istotna rzecz. Kto ma zegarek, to czas. Bo to nie jest ale. Każdy. Wszyscy macie? Trzeba spakować się i zostawić. Już mogę mówić, czy jeszcze się tam gra? Właśnie jedziemy na najbardziej hardkorową pod względem warunków atmosferycznych akcję z całego wyjazdu. Zapamiętam ją do końca życia, myśląc o tym, że sprzęt ma olbrzymią rolę. Takiej ulewy nie spodziewały się ani moje ubrania, ani nawet organizatorzy. Po kilkugodzinnej wędrówce dotarliśmy do domu, w którym nikt z nas w normalnych warunkach nie chciałby spać, ale wszyscy o tym marzyliśmy, żeby tylko się położyć, nieważne gdzie. Zwycięska baza. Czyli jest dużo ciepłej i ogniwy.
Najpiękniejsze z tego było niebo o 4 rano nad tym obiektem. A przed wami właśnie człowiek, który jeszcze jakiś czas temu miał lęk wysokości i w życiu nawet nie był w stanie podejść do barierki. A tutaj proszę, jaka zmiana. Pomyśl sobie, że w najbardziej hardkorowych momentach nie miałem odwagi, aby wyciągnąć telefon, a na takiej skałce, jak tutaj widzisz, wyciągnąłem do selfie. To dużo mówi o tym wyjeździe i o tym, czego tu doświadczyliśmy. Zrozumiałem kilka prostych prawd o życiu. Na przykład to, że spray na kleszcze i komary ma całkiem przyjemny zapach. Wiem już, dlaczego powstają antyperspiranty na 72 godziny i to, że człowiek jest w stanie wytrzymać dużo więcej niż przedmiot. I gdy byłem już zmęczony mentalnie i fizycznie jak te buty z poprzedniego zdjęcia, to dowiedziałem się, że razem z Karoliną mamy zarządzać najbardziej złożoną akcją nocną. Przewodzić ludziom, którzy są tak samo jak my, zmęczeni emocjonalnie i fizycznie. Wtedy zrozumiałem, co to znaczy dowodzenie w trudnych warunkach, bo ta akcja pokazała nam wszystkim, jak ważne jest precyzyjne planowanie i klarowna komunikacja. Na sam koniec takiego wyjazdu, który... Zastanawiam się, jak to dobrze ubrać słowa, ale... Myślę, że najlepszym zdaniem jest przesuwa limity u ambitnych przedsiębiorców, którzy chcą stać się jednostkami specjalnymi w biznesie. No bo bardzo często jest tak, że nasz mózg daje nam jakieś limity, co możemy, czego nie możemy, co powinniśmy robić, czego się podejmiemy. Ale tak naprawdę te realne możliwości są dużo, dużo większe. I teraz ekipa sił specjalnych w biznesie nie tylko nam o tym powiedziała, pokazała to, tylko dała nam fizycznie doświadczyć. Bo kiedy człowiekowi odbierzemy trochę jedzenia, damy mu większy wysiłek, wychłodzimy go, no to wtedy realnie jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie sięgają granice, gdzie sięgają limity tego, co jest możliwe i tego, co jest do zrobienia. Dlatego ten warsztat jest takim ciekawym doświadczeniem dla mnie jako osoby, która wielokrotnie się szkoliła, żeby sięgnąć w głąb tego, co potrafię, sięgnąć po swój potencjał i myślę, że to jest rozwiązanie dla osób, które chcą się po prostu rozwijać na poziomie lidera, który jest bardzo twardy, wytrzymały, ale jednocześnie rozumie ludzi i rozumie siebie samego.